Dziękuję za zaproszenie organizatorom, że mamy w tym roku możliwość po raz kolejny zaprezentować inicjatywę Olkę, która jakby działa na rzecz onkologii. Jest to projekt międzynarodowy, paneuropejski można powiedzieć, a nawet światowy. Założeniem tego projektu jest przeanalizowanie wpływu nieefektywnych praktyk, ale także zaproponowanie nowych działań w celu efektywniejszej alokacji środków finansowych w ramach dostępnych zasobów. To jest też zidentyfikowanie problemów w opiece zdrowotnej, szczególnie w onkologii, ale też zapewnienie stabilnej i efektywnej opieki poprzez zaangażowanie decydentów politycznych. To są kluczowe zagadnienia i założenia tego projektu. W Polsce wydatki na ochronę zdrowia, w tym na opiekę onkologiczną, są wyjątkowo niskie. Przeznaczamy na ten cel aż trzykrotnie mniej pieniędzy niż pozostałe kraje Unii Europejskiej. Zdecydowanie poniżej średniej wypadamy również, kiedy porównamy wydatki na onkologię w stosunku do obciążenia, jakie wiąże się z zachorowaniem na cztery główne typy nowotworów – płuca, jelita grubego, piersi i gruczołu krokowego. W efekcie statystyczny Polak z chorobą nowotworową żyje znacznie krócej niż statystyczny mieszkaniec Europy cierpiący na to samo schorzenie. Wyprzedzają nas nie tylko państwa zachodnie, ale również Czechy i Słowenia. Decyzje dotyczące opieki onkologicznej powinny opierać się na tym, ile rzeczywiście kosztują społeczeństwo choroby nowotworowe. Tymczasem w Polsce tak nie jest. Często uwzględnia się jedynie koszty bezpośrednie, takie jak opieka medyczna czy leki. Natomiast nie bierze się pod uwagę kosztów pośrednich, kosztów utraty pracy przez pacjentów czy konieczności opieki nad chorymi przez ich bliskich. A stanowią one aż 64% całościowych kosztów ekonomicznych nowotworów. Ta sytuacja wymaga pilnych zmian, stąd nasze rekomendacje dla Polski. Efektywniejsza alokacja dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną. Zwiększenie roli profilaktyki pierwotnej oraz badań przesiewowych. Zapewnienie szybszego i szerszego dostępu do innowacyjnych technologii medycznych. Uwzględnienie perspektywy pacjentów we wszystkich decyzjach związanych z procesem planowania, wdrażania i oceny opieki onkologicznej. Poprawa dostępu pacjentów do badań klinicznych. Olken. Razem na rzecz onkologii. Proszę Państwa, tak jak w opiece zdrowotnej dźwięk się rozjechał z obrazem. Ale mam nadzieję, że dokończymy to, film się skończy. Tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o to, że niestety, podobnie jak ta sytuacja, Ministerstwo Zdrowia nie wie, co robi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i odwrotnie. Natomiast koncepcją, która opiera się w kontekście olkenowym, jest właśnie wskazanie tych miejsc. Przepraszam, to się jakoś skończy, czy? Jest pokazanie właśnie, gdzie te zasoby możemy alokować lepiej, gdzie widzimy miejsca, które są problematyczne nie tylko dla pacjenta, ale z punktu widzenia również budżetu państwa. Przygotowaliśmy taką ankietę, ona jest, to jest projekt międzynarodowy, który jest prowadzony we wszystkich krajach, w 9 krajach, które przystąpiły do projektu. Ankieta jest przeprowadzona wśród pacjentów na temat właśnie jakości i efektywności opieki onkologicznej. Celem tej ankiety jest poprawa wyników leczenia dla pacjentów, ocena efektywności. Jeżeli chodzi o Polskę, to jest wiodącym krajem w liczbie odpowiedzi i w zaangażowaniu środowiska pacjenckiego w tą inicjatywę. Planujemy w grudniu, styczniu pokazać raport końcowy, jak wygląda rezultat tej ankiety. Jeśli chodzi o zakres pytań, to dotyczy diagnozy, leczenia, wsparcia ze strony personelu, powrót do zdrowia, kwestie ekonomiczne wynikające z choroby, czyli te wszystkie koszty, które ponosimy z własnej kieszeni jako pacjenci, żeby zapewnić sobie opiekę około choroby, obserwacje pacjentów odnośnie efektywności i jakości opieki onkologicznej. Przygotowaliśmy raport Stan Polskiej Onkologii na tle wybranych krajów europejskich oraz rekomendacje. I to jest to, co zostało wymienione. Efektywniejsza alokacja, zwiększenie roli profilaktyki, zapewnienie szybszego i szerszego dostępu do nowych technologii medycznych. To jest też zaangażowanie przedstawicieli pacjentów w naszych wszystkich szczeblach decyzyjnych, a także poprawa dostępności do badań klinicznych.
I to jest taki punkt otwarcia do dyskusji. Chciałbym zaprosić pana doktora Jakuba Mierzyńskiego, który jest ekspertem Instytutu, w skrócie IZWOS, z którym pochylimy się przez chwilę, przez ten czas, który został nam dany, nad tematyką kosztów pośrednich. Co to są koszty pośrednie, jaka jest jego definicja? To jest wartość niewytworzonego PKB na skutek absenteizmu chorych i nieformalnych opiekunów, prezenteizmu chorych, ich nieformalnych opiekunów, a także niezdolność do pracy, czyli przebywanie albo na ręce z walizkiem, albo też przedwczesnego zgonu. Jakie są skutki? To jest pokazana taka mapa, ścieżka, można powiedzieć, i w kontekście opiekuna i pracownika, i absenteizmu, i niezdolności do pracy, i przedwczesnej śmierci. I na tym obrazie widzimy, jak to ma wpływ, jaki ma to wpływ na obniżenie dochodów dla państwa z punktu widzenia PIT-u i CIT-u, ale także VAT-u i akcyzy po stronie pracownika. To są wszystko konsekwencje występowania choroby nowotworowej. I my w ramach projektu Olken staramy się takie rzeczy zmapować i stworzyć jakby analizę, można powiedzieć, ekonomiczną, jaki ten wpływ na budżet państwa ma ten absenteizm. Jeśli chodzi o decyzje związane z opieką onkologiczną, to uwzględniając często jest nie koszty pośrednie, bezpośrednie, to trzeba zauważyć, że koszty pośrednie stanowią aż 64% całkowitych kosztów ekonomicznych, jeżeli chodzi o państwo. I tutaj w to wchodzi praca na produktywność, praca nieodpłatna, bezpośrednie koszty opieki zdrowotnej, a także opieka nieformalna. Do analizy tego zagadnienia używa się dwóch metod, metody frykcyjnej, a także metody kapitału ludzkiego. Te dwie metody są uznane przez ekonomistów, z którymi współpracujemy przy tym projekcie. Jeżeli chodzi o metodę frykcyjną, to jest częściowa utrata produktywności związana z chorobą pracownika, czyli pracownik wraca jakby do miejsca pracy. Natomiast metoda kapitału ludzkiego to jest szacowanie potencjalnej wartości produkcji straconej w wyniku choroby. Tutaj jest obniżenie produktywności na skutek absenteizmu, prezenteizmu, a także przedwczesnej śmierci. Każdy z tych bardzo dobrze pokazuje, w jaki sposób pacjenci trafiający na różnych etapach do systemu opieki onkologicznej, w jaki sposób czas ma wpływ na koszty i odwrotnie. Czyli mamy tutaj etapy prewencji, screeningu, diagnozy leczenia, a także leczenia paliatywnego, opieka terminalna. Jeśli chodzi o analizę, jest to analiza profesor Eweliny Szczeszewskiej, która oceniła w obszarze chorób kobiecych w programie odwór piersi, jak wyglądają, jak rosną tak naprawdę z roku na rok koszty pośrednie związane z absenteizmem chorych. Mamy znaczący wzrost, dzisiaj wygląda to jeszcze trochę, można powiedzieć, gorzej. Tutaj w Dolnym Śląsku, na Dolnym Śląsku przeprowadzono analizę kosztów całkowitych, czyli widzicie grubym, tu też widzimy znaczny wzrost, jeżeli chodzi o na przełomie dwóch lat. No i ten slajd, który jest tak naprawdę najbardziej pokazujący, o co nam w tym wszystkim chodzi. Proszę zobaczyć, koszt, wydatki NFZ-u, czyli to wszystko, co idzie na leczenie choroby, czyli opieka, szpital, łóżko, leki, technologie medyczne, personel, wynosi około 3,29 miliarda złotych i tyle wydajemy na nowotwory narządów kobiecych, a 6 razy więcej, czyli 20 miliardów jest to koszt pośredni, który państwo polskie traci na skutek tej choroby, niezdolności, absenteizmu, etc. Problem w tym to jest to, co też trochę wtrąciłem w anegdocie, że nie wie ministerstwo jedno, co robi drugie. Problem w tym polega na tym, że te koszty związane z kosztami pośrednimi są jakby widoczne w Ministerstwie Zdrowia, natomiast ten koszt, który wynosi ponad 20 milionów, jest kosztem, który widzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Bez sprzężenia tych dwóch ministerstw nie poradzimy sobie z rosnącą epidemiologią chorób nowotworowych. Jaka jest perspektywa koszty bezpośrednie versus koszty pośrednie? No, niższe koszty bezpośrednie, dłuższa absencja, większa liczba niezdolnych do pracy i wyższe koszty pośrednie. Jakie mamy następne kroki związane z tym? No to po pierwsze chcielibyśmy zobaczyć, ale też zanalizować raport, który profesor Maciejczyk z Dolnośląskiego Centrum Onkologii przygotowuje. To są te straty ekonomiczne, oczywiście opierające się tylko na jednym województwie. Chcielibyśmy i odbywamy już takie warsztaty z ekspertami, szczególnie z ekonomistami dotyczącymi metodyki liczenia kosztów pośrednich.
przygotowujemy warsztat dla decydentów, ale także chcielibyśmy przygotować konkretne rozwiązania legislacyjne związane właśnie z tym liczeniem kosztów. Tutaj pytanie do mojego szacownego prelegenta, właśnie jak można zanalizować koszty pośrednie i bezpośrednie w kontekście w ogóle leczenia opieki onkologicznej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Widzę dużo znajomych twarzy, z którymi się regularnie spotykamy. Ja myślę, że to jest pytanie, które właściwie odpowiedź już jest, bo mamy szereg raportów, które to wyraźnie pokazują. Ja myślę, że to są raczej takie granice mentalnościowe. Znaczy, my ciągle w Polsce nie doceniamy pracy ludzkiej i wartości kapitału ludzkiego. No, na każdym kroku, chociażby średnia krajowa i jak się porównujemy ze Szwajcarami, czy z Niemcami i tak dalej. Ja Państwu dam taki przykład. W USA w 80 roku życie ludzkie wyceniono na 1 milion dolarów. Czyli krótko mówiąc, jak ktoś ginął w katastrofie, to ubezpieczalnia płaciła mu 1 milion. Ale w 2015 roku to życie ludzkie już w Ameryce kosztowało ile według Państwa? Wyceniono? Nie. Proszę. Pan przesadził. 10 milionów dolarów. Pamiętacie Państwo ten nieszczęsny wypadek German Wingsu? Jak ten pilot spikował w tą górę. Tam były wypłaty, było część pasażerów Amerykanów, gdzie dostawali odszkodowania porównywane do tej wyceny. Europejczycy dostawali znacznie mniej. Proszę Państwa, Polak wyceniono w Polsce, Uniwersytet Warszawski 2014 rok, 1,9 miliona dolarów, drugie wyceny 2,3. Ja dlaczego o tym mówię? To razy 3,7, dzisiaj sprawdziłem kurs dolara, 8,5 miliona złotych. Czy ktoś w ogóle się zastanawia? Ja ostatnio z paniami, patrzę tutaj na panią prezes Wechman, rozmawiałem na temat raka piersi. Proszę Państwa, mówi się, że wydatki na program lekowy leczenia raka piersi, her dodatniego, są olbrzymie, z 350 do 400 milionów złotych. Ja się pytam, jeżeli to dzielimy przez 5 tysięcy leczonych pacjentek, to mamy 70 tysięcy na kurację. Jak się to ma w ogóle do wydatków generalnie w systemie ochrony zdrowia i do tej wartości życia ludzkiego, o której my tu mówimy? A więc proszę Państwa, Pan Szymon zadał mi bardzo proste pytanie, ale odpowiedź jest bardzo skomplikowana, bo mówiąc o kosztach bezpośrednich, teraz rozmawiałem z panem Wojciechem Wiśniewskim i uzyskałem najświeższe informacje, fundusz mówi, że wydaje około 6,5 miliarda złotych na choroby, na leczenie chorób onkologicznych. A wiecie, ile wydaje ZUS? Koszty pośrednie transferowe. 1,7 miliarda. To mamy jeden z nielicznych wyjątków, gdzie fundusz przeznacza więcej na leczenie, czyli na działania naprawcze, niż ZUS na konsekwencje. No właśnie dlatego, że to jest tak istotne. I my mamy trzy rodzaje tych kosztów, bo pan Szymon tutaj pokazał bardzo ważne, jakbyśmy wrócili do tego poprzedniego slajdu jeszcze. O, to jest właśnie kwintesencja. Mamy trzy nowotwory, 3 miliardy złotych koszty bezpośrednie i koszty pośrednie, ale koszty pośrednie liczone metodą kapitału ludzkiego. Ale jakbyśmy popatrzyli, pomiędzy nimi są jeszcze koszty ZUS-owskie, czyli te pośrednie transferowe. I to widzi Ministerstwo Rodziny. Natomiast tych kosztów pośrednich tak naprawdę nie widzi nikt. I wielu ekspertów mówi, a to są jakieś pieniądze wirtualne. One gdzieś tam są wyliczone, ale ich nie widzimy. No tak, tylko pani profesor Nojszewska zrobiła w swoich raportach, bardzo polecam tą lekturę, jest również streszczenie tego raportu, które jest mniejsze objętościowo i tam pokazała, jaki to ma wpływ na wzrost produktu krajowego brutto, poprzez to, że umiera 40-letnia osoba, czy 50-letnia osoba, tak? I to jest bardzo ważne. I my musimy popatrzeć na to w ten sposób, że te 100 tysięcy zgonów nowotworowych w 2017 roku, 100 tysięcy, proszę Państwa, zgonów w ogóle w 2017 roku było więcej o 17 tysięcy niż w 2016, a miało być mniej. To jest efekt właśnie zaniechania działań po tej stronie diagnostyczno, profilaktyczno, naprawcze i tak dalej. I my o tym wiemy, jak tu siedzimy, tylko my musimy wszyscy o tym mówić i bardzo prosty sposób mówić o tych kosztach, ale również łączyć to z wartością życia, z kapitałem ludzkim, o czym często mówi pani doktor Gałązka-Sopotka. I będzie cała sesja w klinice na temat właściwie kapitału ludzkiego, bo my zaczynamy
traktować pacjenta, traktować siebie, bo pacjenci to nie jest jakaś grupa żyjąca w odosobnieniu, my wszyscy jesteśmy pacjentami, że to są jakieś wydatki z nimi związane. Nie, nie, to jest kapitał ludzki, który my musimy chronić. I po to są te wyliczenia, myślę, że one pokazują skalę problemu, tak? I kwoty są szokujące, tylko że jak na razie nikt, te kwoty nikogo nie przekonują w ramach kosztów pośrednich, dopóki nie mówimy o konkretnych przypadkach konkretnej osoby, która w 40 roku życia umiera i nie może pracować przez następne 20 lat. I ostatni mit, mówienie, że osoby po 65 roku życia, mężczyźni czy kobiety po 60, to już nie są pracownicy. No tak, ale ile ról społecznych spełniamy w tym wieku? Chociażby rodzinnie, tak? Więc my też nie możemy zapominać w tych rozmowach, że nie mówimy tylko o 40 czy 30-letnim pracowniku, który umarł i wygenerował te koszty utraty produktywności. Kończąc, proszę Państwa, wracając do raka piersi, o tym my często zapominamy. Z tych 18 tysięcy kobiet, które zachorowuje rocznie, 9 tysięcy w wieku produkcyjnym, 6 tysięcy umiera, tak? Zgadza się? Dobrze mówię? I koszty 3 miliardy rocznie, pośrednie, to jest 800 milionów, to są koszty utraty produktywności z powodu zgonów. Tych 6 tysięcy, to jest 800 milionów. No już pomijając dramat rodzinny, społeczny i tak dalej. Więc to są te rzeczy, o których powinniśmy mówić i tłumaczyć wszystkim, jaka jest rola tych kosztów pośrednich. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że takim bardzo krótkim i treściwym zaprezentowaniu tego, czym się zajmujemy. My po prostu zaczęliśmy dostrzegać trochę inne aspekty tego w ogóle opieki ochrony zdrowia dotyczące również onkologii, ale nie tylko. I to, co pan doktor powiedział, no, zaczynamy dostrzegać różne miejsca, gdzie te środki są obecne i można je wydatkować po prostu lepiej. I ta wartość, o której mówimy, czyli value-based healthcare, o którym będziemy też mówić w klinicy przy okazji forum ekonomicznego, ma pokazać, że życie ludzkie jest wartością. Prawda? I że zdrowie ludzkie jest wartością, również ekonomiczną.